Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że w ramach inicjatywy Szczytu Klimatycznego Together 2020 organizatorzy zdecydowali się podjąć tematykę transformacji energetycznej polskich budynków. Temat ten jest szczególnie ważny, gdyż ogrzewanie polskich domów stanowi główną przyczynę smogu. Smogu, z którym borykają się nie tylko duże miasta, ale tysiące małych miejscowości. W Polsce w gospodarstwach domowych spalany jest węgiel i drewno i to właśnie emisje pochodzące ze spalania węgla i drewna powodują, że Polska od wielu lat pozostaje krajem Unii Europejskiej, który ma najgorszą jakość powietrza. W Polsce mamy 5,5 miliona domów jednorodzinnych. 70% z nich ogrzewanych jest za pomocą urządzeń spalających węgiel i drewno. W ogromnej większości są to kotły niespełniające żadnych standardów środowiskowych. Z polskich domów do atmosfery wydostaje się setki tysięcy ton toksycznych pyłów. Emisje te powodują choroby, przedwczesne zgony dziesiątek tysięcy Polek i Polaków. Tych chorób i tych zgonów można by uniknąć, jeśli problem niskiej emisji zostałby rozwiązany. Żeby rozwiązać problem fatalnej jakości powietrza w Polsce, konieczna jest zmiana sposobów ogrzewania kilku milionów polskich domów. To, jak szybko będzie przebiegał ten proces, zależy oczywiście od indywidualnych wyborów gospodarstw domowych, ale wybory te zależą od tego, czy państwo polskie będzie prowadzić aktywną politykę wspierającą proces transformacji energetycznej budynków. Szanowni Państwo, od blisko 2 lat funkcjonuje w Polsce program Czyste Powietrze. To bardzo ważny program. Program, dzięki któremu Polacy mogą skorzystać z dotacji na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła. Mogą skorzystać z dotacji na termomodernizację domów. To bardzo ważny program. Program, o który zabiegał od bardzo wielu lat polski alarm smogowy. Cieszy nas, że niedawno program Czyste Powietrze został zreformowany. Tak, żeby beneficjenci mogli w sposób bardziej dogodny skorzystać z dotacji na wymianę kotła, na docieplenie domów. Te zmiany były bardzo ważne, były niezbędne. Jest szansa, że w tej chwili beneficjenci nie będą musieli już miesiącami czekać na decyzje urzędników wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, na przyznanie dofinansowania, bądź też odmowę przyznania dofinansowania, a stało się tak dzięki temu, że proces przyznawania dotacji został w znaczącej mierze zautomatyzowany. Natomiast reforma programu Czyste Powietrze nie została jeszcze dokończona. Martwi nas to, że program Czyste Powietrze nie został udostępniony dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach. Ludzie najubożsi zostali pozbawieni dostępu do programu Czyste Powietrze i stało się tak mimo wielokrotnych zapowiedzi polityków o tym, że osoby o najniższych dochodach będą miały dostęp do podwyższonego poziomu dofinansowania, będą miały dostęp do pożyczek na preferencyjnych warunkach, będą miały dostęp do profesjonalnej pomocy eksperckiej. Program Czyste Powietrze wyklucza najuboższe gospodarstwa domowe. Dlatego też, korzystając z tej okazji, chciałem zaapelować do wszystkich decydentów. Nie pozostawiajcie ludzi najuboższych bez pomocy. Szanowni Państwo, nasz kraj stoi obecnie przed ogromną szansą na przeprowadzenie transformacji energetycznej polskich domów. Szansa ta wynika z możliwości skorzystania z wielomiliardowej pomocy z funduszy unijnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale również ze środków pochodzących z funduszy przeznaczonych na odbudowę unijnych gospodarek po pandemii koronawirusa. Już w tej chwili wiadomo, że modernizacja energetyczna budynków będzie jednym z głównych filarów tych programów. To, czy skorzystamy z tej szansy, zależy tylko i wyłącznie od polityków. Dlatego chciałbym do nich zaapelować. Wykorzystajcie tę szansę. Dokończcie reformę programu Czyste Powietrze. Otwórzcie program Czyste Powietrze na środki unijne. Udostępnijcie program Czyste Powietrze dla najuboższych gospodarstw domowych.
Polska może rozwiązać problem smogu, kontrybuując jednocześnie do wspólnotowej polityki klimatycznej. Dziękuję Państwu.